witam. Z tej strony moja akwarystyka. Dawno się nie odzywałem, bo też nie było ku temu powodów. W zasadzie nic się nie dzieje, ale stwierdziłem, że wielki czas coś pokazać. Jak wygląda przede wszystkim, jak wyglądają moje palety na dzień dzisiejszy. Dawno wam ich nie pokazywałem, więc myślę, że będzie widać różnicę. Rzeczywiście bardzo ładnie porosły. Generalnie nie ma z nimi dużych problemów. Znaczy w zasadzie nie ma żadnych problemów, poza tym, że na przykład ta sztuka, ten egzemplarz niestety, no niestety zatrzymał się we wzroście, a przynajmniej bardzo mocno się ograniczył i już z niej ryby nie będzie, będzie szczurek jednak taki. Natomiast jest kilka takich egzemplarzy, jak na przykład ten, czy ten, o, albo ta, bardzo ładna, duża, w okolicach tej chwili to jest z zagonem 13, może nawet 14, 12-14 cm, a ta, ładnie łapią kolorki. Także, no co, tak jak widzicie, wyglądają, zaraz je nakarmię, zobaczycie jak wygląda jedzonko ich. Generalnie nie ma najmniejszych problemów też z jedzeniem, jedzą dużo, często. Karmię je od kilku do kilkunastu razy dziennie, od rana, rano suchym, po południu, znaczy rano przed pracą dostają suche, wracam też suche, no i później tak średnio co godzinę, aż do godziny gdzieś tam 22, 3 jadę na mrożonkach własnej produkcji, będzie filmik w najbliższym czasie z przepisem. Zobaczyć, jak to wygląda. Nie? Na wyniku tego, że tyle jedzą, niestety tam widać, nie wiem, czy będzie widać coś. O! Co jest na dnie, nie? Niestety się dwa razy w tygodniu trzeba to wszystko odławiać. Nie chcę zapeszać, ale na razie ryby się dobrze chowają. Jeśli chodzi o pasożyty, no w odchodach nic nie znalazłem, nie badałem jeszcze im skrzel, ale nie wydaje mi się, żeby coś było, bo naprawdę generalnie nie ma z nimi, nie ma żadnych dziwnych objawów, zachowań. Tak więc jest ok, nie? Nie ma. Dwie kostki wrzucone, zniknęły w ciągu kilkunastu sekund. Tak wyglądają tu z bliska. Nie ma co za dużo mówić. Gdybyście mieli jakieś pytania, to piszcie. Może jakieś uwagi. Chciałbym też dokupić jakieś jeszcze jedną odmianę na tą chwilę młodą, gdybyście coś fajnego mieli, gdybyście wiedzieli, by kogoś polecić, jakieś maluchy fajne, to też piszcie, rozważę to. No tutaj z tej gromadki zostanie, myślę, około 4, może 6 sztuk, resztą się pożegnam. Chciałbym tutaj też jeszcze z 6 sztuk w innym kolorze dopakować. Ok, to było na tyle. Pozdrawiam.